stanęliśmy na postoju, na postój w miejscowości Siena z widokiem na morze. Tak. O. Ponieważ knajpa jest u góry, my nie potrzebujemy, znaczy knajpa, ale są razy. Szczoteczka do zębów. Misiu, po co ci szczoteczka do zębów? Miałyśmy zjeść. Najlepsze jest to, że temperatura dzisiaj to jest 25 stopni. I to chyba będzie moja ulubiona forma spędzania wakacji w takich krajach. Bo no ja nie jestem jakoś mega ciepłolubną osobą, nie? I źle się czułam i w Grecji, i w Chorwacji w sierpniu, i w lipcu. Natomiast no, o tej porze roku tutaj we wrześniu jest po prostu świetnie. Naprawdę dla mnie rewelacja. Moje dziecko wciąga winogrona, jeszcze z Polski. No, widać. Super. Świetnie. Ładnie, no zobaczcie jakie chmury deszczowe chyba za nami. Odkryłam nową opcję zwiedzania, znaczy ja odkryłam, nie, jako blondynka, że przecież jedziemy z przyczepą, więc wszystkie potrzeby po drodze nie musimy szukać koniecznie jakiegoś CPN-u czy czegokolwiek innego, bo możemy się zatrzymać i załatwić w przyczepie, zjeść, bo mamy też w lodówce jedzenie, po prostu wystarczy znaleźć fajny parking. Postanowiliśmy pojechać na park promem, przypłynąć. My zapłaciliśmy za swój zestaw, mamy przyczepę 6 metrów długą, 59 euro, w sumie 60 tam z groszami jeszcze, za cały zestaw. Wychodzi, za dzieci wyszło 8 euro, za nas wyszło 8 euro, za dzieci wyszło 4 euro, za przyczepę 17 euro, a za auto 17 euro i za przyczepę 30 euro. No razem tam dało to tyle, co dało. No ale będziemy wracali mostem. Z ciekawości dzisiaj po prostu tak pomieszaliśmy coś z tą trasą. W sumie niepotrzebnie, żeby pojechali. Droga nie jest fajna i nie jest ciekawa, nie? Jest serpentyna górska, piękna do oglądania, ale bardzo ciężka do jazdy z przyczepą. Naprawdę, nie? Lepiej wybrać drogę mostem, zdecydowanie. Są serpentyny górskie, cały czas trzeba hamować, wyrównywać. No, no jest ciężko, nie? Wjechaliśmy na wyspę Pak. Przejazd trwał... No, godzinę czekaliśmy, pół godziny... 15 minut w sumie płynęliśmy. No i tyle. Jedziemy na kemping. Zobaczymy, jak działa karta akcji. Jak nas zabukują. No i na ile się udało moja rezerwacja, bo ja robiłam rezerwację oczywiście. Wybierałam fajny, bo kemping Strasko wysyła nam propozycje parceli ze zdjęciami, które wybieram, i mapą, gdzie ta parcela jest. Więc ja sobie wstępnie wybrałam. Już wiemy, że kemping Strasko no, to jest duże miejsce i następnym razem na pewno pojedziemy na coś bardziej kameralnego. Ale jak wybierałam, to patrzyłam na bezpieczeństwo, na to, żeby było i zabawa dla dzieci, i dla nas, żeby było fajnie dla wszystkich. No dobra, jedziemy. Dojechaliśmy do Chorwacji, dojechaliśmy do Pak, do Nowali, na kemping Strasko. Jesteśmy rozpakowani, jemy obiad. I idziemy się kąpać. I powiem Wam tak, mam świetną parcelę. Jestem zachwycona. Mam cień. Mam parcelę Gold. Siadaj, dojdę.
pokażę Wam. Oprócz Golasa, drugiego Golasa i trzeciego, który je. Nie, nie pokazuję. Pokazuję, tak, jest szara woda i woda. Kanalizacja. No kanalizacja, znaczy no bez WC chemicznego oczywiście, nie? Szara woda, po prostu. No i teraz... Gdzie jest WC chemiczny? Kuchaneczka. A tu mamy łazienki, tak? O, tak? Tak, tu od razu mamy łazieneczki, tu mamy cień w ogóle, nie? Pięknie. Pięknie. W ogóle jakaś szeroka parcela. Strasko zaskoczył mnie czystością, ciszą, pomimo swojej wielkości. Naprawdę, tam są trzy ronda. Budynki sanitarne mega czyste dla kobiet, woreczki na sprawy kobiece, papier, środek do dezynfekcji, place zabaw w cieniach umieszczone, program animacyjny, który funkcjonował, dyskoteki wieczorne dla dzieci, joga na plaży, joga popołudniami, baseny, które funkcjonowały, klubik dziecięcy, który proponował animacje dla dzieci. No, bardzo dużo fajnych atrakcji. Woda w basenach z słona. Świetnie, naprawdę świetnie. Nie chcę zostać. Okej, okay. Próbuj wejść do wody. Dzień dla rodziny zorganizowany został we wtorek. Ja myślałam, byłam pewna, że to będzie ich wolne, animatorów. Natomiast okazało się, że to jest po prostu dzień, gdzie praktycznie wszystkie atrakcje są przy plaży. Rodzice mogą uczestniczyć z dziećmi, bawią się. W międzyczasie właśnie można się wykąpać, robione są zwierzątka z balonów, polowanie twarzy, konkursy, zabawy. Wszystko oczywiście gratis w ramach pobytu na kempingu. Taki jeden całkowity dzień, zakończony zresztą pięknym pokazem sztucznych ogniw. Piekarnia. Nastał nowy dzień. Nasz samochód, jak widać, znorany, zmęczony podróżą, biedny. No ale tutaj fajnie widać szerokość parceli, nie? Jakby z tyłu hobby się fajnie ustawiła, bo w poprzek, więc mieli dużo miejsca. Myśmy jakoś nie pomyśleli, jak zawsze zresztą. Mamy z tym czasami po prostu problem. Fajne miejsce na pobór wody, na zrzut też szarej wody oczywiście. No tak jak mówię, wszystkie parcele fajnie zacienione, droga utwardzona, one się łączą jakby, są trzy drogi, nie? To jest środek jakby, dalej są kolejne parcele i droga przy plaży. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda, jak wszyscy śpią. Bo co dnia, jak ludzi, nie chcę ludzi nagrywać. To są tak zwane parcele VIP z widokiem na morze. I
Jest to chyba jedyna słaba rzecz tutaj tak naprawdę, bo z każdej strony mają drogę, po której wszyscy chodzą. Więc zero intymności. Plaża. Plaża rano. 6:00. Nikogo nie ma. Ciekawostek mogę powiedzieć, że łodzie są zaparkowane daleko, daleko od brzegu. Trochę mnie to na początku zastanawiało. Natomiast rzeczywiście, jak poczytałam, no to jest to spowodowane skałami. Także gdzieś tam bliżej nie mogą podpłynąć. Każda łódka ma, oprócz łódki, ma swój ponton, którym się dostaje do łodzi. No i to takie ciekawe. To wszystko oczywiście ze dnia chodzi, natomiast bałam się bardzo tego miejsca ze względu na to, że myślałam sobie, że to będzie taki kołchoz i w ogóle nie wypoczniemy. Natomiast wielkość tego areału i ilość ludzi na nim się rozkłada. Te parcele są wielkie. U nas pewnie by wsadzili w taką parcelę dwie przyczepy i dwa samochody. Myślę. Dlatego też się nie czuję tych ludzi. Te animacje są tak porozkładane, że są blisko plaży. Są gdzieś przy końcach. I się nie czuję. Dyskoteka nocna. Wiem, że jest. Nie byłam. Nawet nie wiem, gdzie. Czy ją słyszę? Posłuch idzie lekki. Nic więcej tak naprawdę, nie? Co jeszcze? Te fajerwerki, bo ja byłam, a Zbyszek na przykład został, bo tam Miśka spała, to mówi, że nie, że nie było widać, lekko było słychać. A my naprawdę nie jesteśmy daleko od tej plaży. To są dwie uliczki. Więc w sumie jest to, no, rozwiązane jest świetnie. Sięgniesz do buzi? Pokaż. Nie musisz patrzeć, co to robi. Co da? Postanowiliśmy zwiedzić sobie wyspę Pak od Nowalii w górę. Chcemy zobaczyć jakby sam koniec Cyplu. No i sobie jedziemy. Droga w ogóle wygląda tak. Ja pokażę na nawigacji, gdzie jesteśmy. Super. Zbliżamy się do Gaju Oliwnego. Nie do tam, gdzie ty tak śmiało, do kempingu i zaraz zobaczymy, jak wygląda koniec Pagu. Może koniec świata, a może nie. Koniec wyspy. Miejscowość Lun. Fajne. Coś innego.